wykonawców. Brawo dla was! Wcale nie jest łatwo tutaj stanie zaśpiewać, prawda? Łatwo czy nie łatwo? Nie jest łatwo. Słyszałem pewną anegdotę o tym, jak Pan Bóg stwarzał i zastanawiał się, w jaki sposób nadać imiona Adamowi i Ewie. Jeszcze wtedy mężczyźnie i kobiecie, bo nie mieli imion, prawda? No i Pan Bóg tak się zastanawia i zastanawia, jakie by dać imię mężczyźnie. I wpadł na pomysł, żeby pierwsze słowo, które wypowie mężczyzna, żeby to było jego imię. Przyprowadził mu różnego rodzaju zwierzęta, prawda, takie duże słonie, drapieżniki. Małe takie małe. Małe też, takie malutkie też. Ja jestem malutka. Tak, małe też były. I w pewnym momencie mężczyzna już nabiera powietrza, żeby coś powiedzieć. Pan czeka w napięciu. I mężczyzna mówi, Adam tu nie ma. Możemy opowiedzieć jakiegoś kawa? No i czy... Możemy, bardzo tak? Chętnie. Dobrze.
Przychodzi skrzat do apteki i mówi: poproszę aspirynę. Aspirynkę poproszę. Zapakować? Nie, 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 dziękuję. Poturlam. Perełki jeszcze nam wchodzą. Perełki się szturlały. Jak ja mam odnaleźć Chrystusa? W modlitwie, kościele, rodzinie i uśmiechu. Nie, no to... Słuchaj, z tym ostatnim poprawiłaś piątkę. Strasznie się uwielbiam uśmiechać, wiesz? Strasznie. A później mi mówią, że mam duże zmarszczki. Chodzi się, kolorową małą linkę, proszę pić.
Oliwie Bizziak. Thank you.
ogromny oklas. Ja jestem twoim fanem. Czy mogę być twoim fanem? Mogę? Dzięki. Brawo, słuchajcie. Brawo na Krupecie. Brawo, brawo. Może oklaski na Krupeczek? Oklaski. Oklaski, oczywiście. Ale nasze specjalne. Słuchajcie. Kolejnych wykonawców, kolejnej piosenki. Oklaski. Brawo, brawo. Tutaj prawie muszą tylko ustawić mikrofony. Julcia, poczekaj, kochanie. Zaraz ustawią mikrofony. Potrzebujemy jeszcze tutaj z tyłu kogoś. Tak, tak, tak. Ja tutaj, może dzieciaki się same przedstawią. Proszę bardzo, jak masz na imię, skarbie? Amelka. Amelka, brawa dla Amelki. Amelka, ile masz latek? Cztery. Cztery. A tutaj dżentelmen, proszę bardzo. Kacper. Kacper, a ile ty masz lat? Trzy. Brawo. Przepraszam. Jak pani ma na imię? Marysia. Tak, ja mam na imię pani Marysia, zgadza się. A ty jak masz na imię? Julcia Andzyk. Julcia Andzyk. Julcia Andzyk, ile masz latek? Trzy. Brawo. Królewna nasza, jak ma na imię? Elenka, Elenka, ile ty masz latek? Test 3. Nasz mistrz przystojniak. Proszę bardzo, jak ma pan na imię? Michał. Michał, a ile ty masz lat? 5. 5, ślicznie. Brawa dla Michałki, Eleny, Julci, Kacperka i Amelki. A skąd pochodzicie? W jakiej szkole się uczycie? Piosenkę zaśpiewacie, tak? Jaką zaśpiewasz piosenkę? Mikołaj. Mikołaj. Ślicznie. A kto was takiej piosenki nauczył? Ty. Zgadza się, ja. Brawa dla najmłodszych, to są akurat najmłodsze moje młodziery, kochani. Thank you.
Proszę bardzo, Kasia Mikołajczyk. Pięknie, ukłonisz się jeszcze raz? Aleksandra Maria Kurczak, solistka. I zaśpiewa nam Józefie z Tajemkinie. Szukaj. Nie szukaj. A dlaczego ma nie szukać? Matkaż sobie wymyślili tytuł, no nie? Nie wiem. Nie wiesz. Dobrze, a powiedz mi, ile ty masz lat? 11. To ty jesteś większa niż ja. Naprawdę. Słuchaj, jakbym ściągnęła obcasy, to ja będę mniejsza. Co takie śmieszne? No, taka malutka jestem. Wszystkie dzieci mnie przerastają. Ja taka malutka, popatrz, nawet ojciec większy ode mnie. Pamiętacie, jakie myszki śmiały? Nie, mrówki. Mrówki? Uwaga! Pamiętacie? Czy są tu jakieś mrówki? A, całe mrowisko! Hala, Ola, dla ciebie mikrofon. Brawa, brawa. Dzień dobry. Nam się też podobało, jak zaśpiewałaś. Brawo, brawo. Słuchajcie, robimy szkocję. Uwaga. I krzyczymy Ola. Ale jeszcze nie krzyczymy, bo to na końcu. Teraz ręce żyć. Ola! Na scenę zapraszam teraz dzieci z parafii świętego Alberta. Zapraszam, Albercik. Zespół, który nazywa się Albercik. Dzieci młodsze, dzieci starsze, dzieci, które również śpiewają w swojej parafialnej, animując liturgię. Bardzo serdecznie was zapraszamy na scenę. To są dzieci młodsze. Zobaczcie na mnie, jeszcze w dodatku w obcasach, a tu wszystkie większe ode mnie. Jezus, widząc tłumy, wszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Państwo, jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Podarowaliście nam coś niesamowicie cennego, bo wpletliście wasze wykonanie w Słowo Boże. Naprawdę czujemy się obdarowani przez was i dlatego... Jesteśmy... Uwaga! Albert Kikala! I w drugą stronę! Dziękuję, możecie usiąść. Jesteście fenomenalni! Dziękujemy bardzo, Wyto Albercik. Za 2 lata na pielgrzymce wyśpiewacie. Przed wami Nikola Jabłońska. Lat? 11. I zaśpiewasz nam? Niech mnie unosi. Proszę bardzo, niech cię uniesie. Bye.
Tak się starałem, ale cóż, dotykam tylko zamiast czuć. Lecz mówię prawdę, nie chcę was oszukać. I chociaż wszystko poszło źle, przed panem pieśni stawię się na usta. Z okrzykiem Alleluja! Jesteście gotowi? Potężnego Ojca w niebie.
Bardzo Wam dziękujemy, że przypomnieliście nam tę ważną prawdę, że każdy z nas jest dzieckiem Boga i gorące dla Was oklaski. A dla dzieci Bożych są przygotowane już nagrody. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i prosimy o zejście. I teraz miła niespodzianka dla Was. Kochani, robimy. Kochani, mamy teraz zapowiedzieć bardzo ważnego gościa. Nazywa się Kazimierz Przerwa Tetmanier. 15 minut, kochani. 15 minut, mamy przerwy. Wracamy z powrotem o 4:30.